Pierwszym mówcą po stronie opozycji tezy jest pan profesor Bogdan Hazan. Panie profesorze, zapraszam. Cześć. Dobry wieczór. Jak widzę, większość sali jest przeciwko mojej tezie, że nie trzeba legalizować eutanazji, ale mam nadzieję, że pod koniec spotkania może część z tych osób zmieni jednak zdanie. Wydaje się, że legalizacja, jestem pewny, że legalizacja eutanazji nie jest czymś, nie będzie czymś dobrym, właściwym. Będzie oznaczała kryzys polityki społecznej i kryzys współczesnej medycyny. Będzie narażała standardy postępowania lekarskiego, które przecież od czasu Hipokratesa były jednakowe. Przecież naszym zadaniem, naszego zawodu, jak ktoś chce powołania, jest bronić życia, poprawiać zdrowie, ale nie zabijać. I ochrona życia, ochrona zdrowia, to jest podstawowy nasz cel. Jest jeszcze inna jeszcze rzecz, a mianowicie, jeżeli by lekarze byli zaangażowani w eutanazję, niezależnie bierną, czynną, czy wspomagane samobójstwo, straciliby nieodwołalnie zaufanie pacjentów. Wyobraźmy sobie lekarza, który rano jest na jednym piętrze obecny przy porodach, na drugim piętrze ten sam lekarz ratuje noworodki, a na trzecim piętrze zajmuje się czymś innym, po prostu zabija. Legalizacja eutanazji spowoduje zatarcie granicy, która czasami jest taka subtelna między leczeniem i zabijaniem. Nie jestem historykiem, ale warto wrócić do tego, co było kiedyś. No, wiemy, jakie były zachowania w starożytnej wsparcie, gdzie chore noworodki zrzucano na dół, albo pozostawiano. Pamiętamy co los 300 tysięcy ludzi, którzy zostali z czasów III Rzeszy między 1939 a 1945 rokiem życia zabici przez Hitlera pod hasłem łagodnej śmierci. To jakoś tak współgra z tym, co teraz mówi się o prawie do dobrej śmierci. Przepraszam, Hitler mówi o łaskawej śmierci. Rozpowszechnienie eutanazji w tej chwili i zezwolenie na nie jest moim zdaniem objawem kryzysu rodziny. We Francji na przykład 15% młodych ludzi nie wie, co się dzieje z ich ojcem, z ich matką. Nie wiedzą, czy żyją, czy nie. Duża część prochów ludzkich, osób, które zmarły w Szwecji, nie jest przez dzieci odbierana. Oni nie są zainteresowani, żeby ciała swoich rodziców pogrzebać. Jest to wszystko objaw, pewien objaw kryzysu człowieczeństwa także. Tak samo, jeżeli chodzi o medycynę. Zgadzamy się wszyscy, że medyczne cele medycyny, takie właściwe cele medycyny, to nie ulegają zmianie. Diagnostyka, leczenie chorób. Ale teraz medycyna otrzymała zadania inne jeszcze. Na przykład takie jak tworzenie człowieka, jak selekcja człowieka w wyniku diagnostyki preimplantacyjnej, jak aborcja eugeniczna, więc zabija się masowo dzieci z powodu niewłaściwej płci albo z powodu choroby dziecka. Zabija się też noworodki. W Belgii istnieje ustawa, która mówi o eutanazji noworodków. No i zabija się ludzi starych i chorych. Jakoś nie zabijanie nie idzie w kierunku zdrowych, młodych ludzi. Przypuszczam, że oni daliby popalić swoim prześladowcom. Na razie zwolennicy eutanazji skupiają się na tych, którzy sami się nie mogą obronić. Na razie wystarcza im to. Moim zdaniem medycyna nie może być za blisko weterynarii. Takie zachowania jak dobijanie chorych zwierząt na polowaniu, czy dobijanie chorych zwierząt w hodowli. To są zachowania, które nie przystoją ludziom. I moim zdaniem aborcja i eutanazja to są jakby dwie strony tego samego zagadnienia. W aborcji rodzice czasami nie mają nic przeciwko temu, żeby zabić dziecko, a w eutanazji rodzice, jakby rewanżując się tych starych już obecnie rodziców, nie mają czasem nic przeciwko temu, aby zostali unicestwieni. A więc
nie jest to sytuacja właściwa w tej chwili. Wiele tych wymiarów eutanazji jest moralny, etyczny, filozoficzny, religijny, kulturowy, społeczny, ekonomiczny, polityczny. Wiele ich jest. Ale wymiar medyczny eutanazji jest, wydaje mi się, najbardziej ciekawy i z mojego punktu widzenia trudny. Nie można lekarza zmusić do tego, żeby zabijał innego człowieka. Nie tak dawno temu Sąd Najwyższy w Kanadzie uznał, że będzie zalegalizowane będzie samobójstwo wspomagane. I zapowiedziano już, że lekarze nie będą mogli w każdej sytuacji skorzystać z klauzuli sumienia, że czasami będą zmuszani do tego, aby w tego rodzaju zabiegach uczestniczyć. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł z Państwem rozmawiać później. Dziękuję tymczasem. Dziękuję bardzo. Pan profesor Bogdan Hazan, dziękuję bardzo.